Porozmawiamy dzisiaj o tym narzekaniu, o tym negatywizmie, o tym widzeniu wszędzie porażki, no i o tym, że jesteśmy w dupie i będziemy w tej dupie, że nam ukradli marzenia już po nas. Słyszę to, nie powiem ci od kiedy, regularnie, od dzieciństwa. Jeszcze nie miałem wizji bycia coachem, jeszcze nie miałem wizji bycia punkiem i jeżdżenia do Jarocina, ale już, kiedy spotykałem się z kumplami, to musiałem wysłuchiwać ich pierdolenia na temat, jak to jest im ciężko, źle, się nie da, nie można, jest masakra, kaszana, chujnia z grzybnią i tak dalej. To, że tak jest, wiesz o tym w 100%. Wiesz o tym, prawda? Ludzie narzekają, ludzie stękają, mają czarne, szare okulary założone. Świat jest do dupy, świat jest przerażający. Albo świat nawet jest okej, ale ich życie jest żałosne. Problemem tutaj jest, moi drodzy, coś, co bardzo pięknie mogę nazwać